Obronę za podwójną gardą i badanie przeciwnika. To pierwszy się odsłonił. Do końca nie było bramek. Publiczność więc była zawiedziona. Trenerzy zadowoleni, a fachowcy i kibice snuli przypuszczenia. Co będzie dalej? Ładne przejście teraz Belgów. Rękę. Świetna interwencja, ale Belgowie i jeden zwód, drugi zagranie, strzał Mynarczyk, brawo! Kapitalnie ustawiony do strzału Jean Coulemansa. 25-letni Jean Coulemans, drugi, 6 goli w reprezentacji. Znakomicie oddał ten strzał, ale tu zgubiła się lewa obrona zespołu polskiego. Zagranie po tym rykoszecie i odbiciu piłki jeszcze świetne. O, i właśnie, zasłonięty Młynarczyk nie dał się jednak zatrzymać. Tu Akbelize, coraz częściej boczni obrońcy. I dobry strzał, i świetna obrona znakomicie ustawionego Młynarczyka. Tu Akbelize. Sędzia pokazuje, że nie ma żadnego rzutu rożnego, a jednak rzut rożny dla drużyny radzieckiej. Ej, brawo! Józef Młynarczyk! Ręką natychmiast, proszę Państwa, na lewą stronę! To ostatnie słowo. Na razie Tardelli. Ej, Młynarczyk! To jest pracujący wspaniale Lario. To już jest champion. I ci podstawowi zawodnicy, z których mogą być Francuzi dumni, a więc właśnie Trezor, Jean Vion, Figana, Larios.